I kolejny poranek za nami, bardzo mroźny. My już jesteśmy po śniadaniu. Herbata już stygnie, żeby można było wypić. A teraz pokażę Wam, gdzie my jesteśmy, jak wygląda kemping, na który się zatrzymaliśmy. Kemping Verona Village, czyli kemping w zasadzie pod centrum Werony. Bardzo wysoko oceniany w Park Fortnite, 4,48 średnia ocen. I rzeczywiście bardzo luksusowy, fajny kemping. Jak widzicie, dosyć już pusty. Z takich ciekawszych pojazdów to tutaj Defender z namiotem na dachu, Anglika, który jeździ z całym domem i ze swoim buddy. Musia tu się bardzo dobrze czuje. Czysto, zielono, nie ma obcych kotów, nie musi walczyć. Przemieszczamy się uliczkami Werony, żeby, korzystając z tego faktu, że nie mamy wielkiego karawanu, żeby dojechać po prostu jak najbliżej centrum. Jesteśmy w mieście miłości. W Weronie. Werona. I idąc ulicą, zobaczyliśmy pierwszą parę, która się całowała, a nad nimi pierwszy balkon w Weronie. I już myśleliśmy, że to ten słowienny balkon, ale obok jest nie drugi i ma klimatyzację i mamy wątpliwość, że to nie są te balkony. Idziemy szukać dalej. Magdo, jak wygląda balkon słynnej Julii? Czy ty wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Czytało się o tym. Szukamy miejsc miłości. Wiecie co? Podpowiadają nam pary. Magda sprawdza, czy nasza para przewodniczek nas dobrze prowadzi. I co? Jest dobrze. No cały czas szukam czegoś ciekawego oprócz balkonu Julii. Coś, co by nas tu na dłużej zatrzymało. To będzie bardzo krótka historia Werony. Opowiadaj. I może miasto ma długą historię, ale ta będzie krótka. Jesteśmy w Weronie i tutaj w tych wszelkich przewodnikach mówią, że jak to w każdym włoskim mieście, i to wymaga degustowania, rozkoszowania się, takiego dłuższego napawania. Kontemplowania tego miasta. To jest mój ulubiony styl, tylko go nie realizuję. No, my tu mamy tylko godzinkę, dwie, cyk, cyk. Trzeba podejść pod balkonik, dotknąć cycka, ale my nie możemy, bo jesteśmy singlami. Dlatego proszę cię bardzo, wykładaj tutaj karteczkę, dopis, piszesz do mnie list miłosny, bo tak robią zakochani. Magda, jesteśmy w mieście miłości. No, jesteśmy w mieście miłości, ale ty coś tej miłości nie czujesz. Nie umiesz jej skrzesić. Dobra, prowadź mnie do tego cycka. Do cycka? Ty żadnych cycków nie będziesz oglądał. No dobra. Znaczy dotykał. Oglądać musisz. Żadnych. No i już jest tak, jak powinno być, czyli poruszamy się w gęstym tłumie. Tutaj jest jakaś brama, gdzie wszyscy wchodzą. Czuć te emocje. Zobaczcie, ilu zakochanych tutaj. Michał, moje założenie było takie, że poza sezonem będzie mniej ludzi. Tak, Magda sądziła. Jak bardzo się pomyliłam. Ale zobaczcie, jak ładnie zorganizowane. Tutaj wchodzą ci pełni nadziei, a wychodzą ci, którzy doznali już tego ceremoniału. Tak, bo tutaj trzeba podkreślić, że single dotykają cycka rzeźby. Ci, którzy są już w związkach, to piszą listy do swoich drugich połówek. I wkładają te listy. I wkładają, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Chyba tu? Do skrzynki? Nie. Nie? Nie tu? No i proszę bardzo, to słynny balkon. A tam wypolerowane cycki. Tu krzycząca Włoszka. Dzień jak co dzień. Zrobisz to? Wiecie, co jest fajne? Magda zajęła na dłuższą chwilę postać Julii i ja w tym czasie robiłem zdjęcia i w ogóle nas nie przeganiali, byli bardzo spokojni. Magda, co ty robisz? Zdjęcie pod balkonem, no. Uwaga, jesteśmy pod balkonem, zobaczcie, jest u góry balkon.
Magda cały czas coś tam... No próbuję, ale to nie jest dobre miejsce do zrobienia fotek. To w ogóle nie jest fajne miejsce do niczego, poza tym, że niektórzy robią na tym świetny interes. Oj tam. A gdzie jest ta skrzynka, do której wkłada się... O tu, tu pan zabiera, zobacz. Gdzie? Tu ten pan zabiera teraz. Podwórze i balkon Romeo i Julii znajduje się przy alei Capello. Magda, czy wiemy dlaczego? To jest dosyć ciekawa historia, bo jak wielu z was wie, sam balkon i ten dom Julii to jest fikcja po prostu, fikcja literacka. I stwierdzono, że Capello jest podobną nazwą do Capuletti, w związku z tym umieścili jej dom właśnie na tej alei. A najciekawsze jest to, że Julia tutaj nigdy nie mieszkała. No nie, Romeo też nie. Szekspir to miał fantazję. No miał. No i tak naprawdę, gdyby Szekspir widział, co tu zrobiono z jego literackim miasteczkiem, jest tu mnóstwo sklepików, butików, luksusowych sklepów. No i jak widzicie, to miasto mimo listopadu, późnego listopada, tętni życiem. Trochę sobie trywializujemy. Ja teraz już tak poważnie, bo sobie robimy żarty z tej miłości, z Romea i z Julii. No, bo w nas taki romantyzm jest niskopodłogowy. Mów sama za siebie. W każdym razie robimy sobie żarty, natomiast jest to piękne miasto i przyjechaliśmy tutaj, warto było się zatrzymać, tak. Warto było odwiedzić ten kemping, no warto to... było przyjść tutaj do centrum. Tak, nie? I dzięki temu zamykamy pięknie naszą wycieczkę po Włoszech. Tak, bo teraz się przenosimy do Austrii. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. I just don't. What you do when I'm in ruins all alone? I'm all alone. I'm all alone. And I nothing to do. Helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. Wiedziałeś, że ta arena jest jedną z trzech największych we Włoszech? Naprawdę? Nie musisz się tak zachwycać, nie? Ale generalnie no tak. A arena znajduje się przy placu, Magda, jak się ten plac nazywa? Przypomnij mi. Plac Bra. Plac Bra. Bardzo ładny plac. Przyznam szczerze, że im dłużej jestem w Weronie, tym bardziej mi się podoba. Co, zostajemy tu dłużej? Mam ochotę na takiego dłuższego city breaka, bo to ładnie jest, ciepło. Dobrze, to wróćmy tutaj co najmniej w kwietniu, w maju, dobrze? Mamy deal. Ja bym powiedział, że to jest nawet pięknie, a nie ładnie. Bardzo ładne miasto. Zdecydowanie zasługujące na to, żeby spędzić tutaj trochę więcej czasu, przyjechać tutaj jeszcze nie raz i nie dwa. Szczególnie, że jest stosunkowo blisko z Polski. Jak będziemy jechali na narty, to możemy tu wpaść. Mówiłam, tylko w sezonie letnim. Magda właśnie konsumuje alkohol. Michał chce, żebym przyspieszyła konsumpcję. To jest zimne i nie wiem, czy chcę użyć tego stwierdzenia, ale jak mocniej pociągnę, to mi mrozi mózg. Magda, jesteśmy w mieście miło. O Jezu, to się nagrywa. Ale no, chciałam wyjść, Boże, no tak. Wiedziałeś, że ta arena jest jedną z trzech największych we Włoszech? Ja to wiedziałem, bo robimy już piątego dubla. Czyli to jest ten najbardziej atrakcyjny plac w Weronie. Tak? Tak, zgadza się. Zaliczony. Zaliczony. Tak, po prostu... czuć tu pieniądz.